Dzisiaj będzie tak rozrywkowo, trochę kulinarnie, gastronomicznie, na wesoło jednym słowem, a konkretniej to o rybach. No jeżeli ryba się nazywa psiak, czy jest to dosyć smaczny, no smaczny trudno powiedzieć, ale czy jest to atrakcyjna nazwa dla potrawy, kiedy przychodzi się do restauracji i mówi proszę porcję schabowego albo proszę porcję psiaka. No i tutaj jest teraz dylemat właśnie w Ameryce, niedaleko Bostonu. Jest Cape Cod, czyli przylądek dorsza i to jest tak jak Martha's Vineyard, tak jak jeżeli ktoś oglądał powiedzmy film Szczęki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, to wszystkie te szczęki były nagrywane na wyspie Martha's Vineyard, która jest dalej od Cape Cod, czyli od tego przylądka dorsza. To są właśnie te rejony naokoło Bostonu, tak mniej więcej 100 kilometrów, 150 kilometrów. No i Cape Cod, to przylądek dorsza, jak sama nazwa wskazuje, to tam od 400 lat był po prostu miejsce, gdzie ludzie łowili ryby na potęgę. Fortuny się tam robiły na łowieniu tych ryb. Tam pełno jest wiosek, miasteczek rybackich. Ludzie po prostu zarabiali, całe pokolenia. No ale jak to z rybactwem jest, przyszedł w zasadzie koniec, przełowienie, nadłowienie, wyłowienie i zaczęło brakować tego dorsza, tak samo jak wszystkich innych ryb. No zaczęły się pojawiać właśnie te psiaki, to one w sumie to jest ryba, ale to jest rekin. One rosną mniej więcej tak do 4 stóp, czyli mniej więcej tyle, tak z 1,20 m, a są nazywane psiakami tylko dlatego, że to są całe ławice, tam one są po kilkaset, tysiące, po prostu te ławice są tak jak właśnie takie stada psów i nazwali je właśnie tymi psiakami. Także jak się pojedzie tam na ten przylądek tego dorsza, no to można robić, to się robi zdjęcia, robi się różne, można popatrzeć na tych rybaków, którzy tam łowią w takich mniejszych, średnich łodziach, no ale to już tego dorsza nie ma tak dużo w latach 1980-tych, 90-tych. Właśnie kiedy zaczynało brakować dorsza, to pozwolili łowić te psiaki. Później tych psiaków zabrakło, także też znowu porobili jakieś kwoty. No ale teraz na dzień dzisiejszy to znowu wszystko wyeksplodowało. Jest tego strasznie dużo nadmiar, można powiedzieć. No i ci rybacy tłumaczą, że z tą ilością tych ryb, tych psiaków, to mówią, są więzienia, są weterani, są ludzie, którzy bezdomni. Jest tyle tej proteiny, tej ryby, że jest co łowić i kogo karmić. Tyle tylko, że przez długi czas właśnie te psiaki, te dogfish, to było takie dziadostwo. To oni to jak łapali, to wyrzucali. One mają dosyć na łóżki to mają normalne, ale na tych płetwach to są dosyć takie ostre ćpienie, także nawet jak się wyrzuca, to ludzie się kaleczyli. Na dzień dzisiejszy to limity są około 3 tony na łódź, na jedną łódź można złowić dziennie. To jest dużo i niedużo, ale właśnie dlatego, że finansowo to dorsz to jest mniej więcej dolar tam półtora za funt, a te psiaki to są powiedzmy 25-30 centów za funt. No i nikt tego nie chce jeść. Nikt nie chce tego jeść, a dlatego, że w sumie to nie jest to taka miękka, biała
przyjemna ryba, ona jest troszeczkę bardziej taka twarda i troszeczkę bardziej olejowa. To nie jest ssak, powiedzmy, jak wieloryb. Jeżeli ktoś jadł wieloryba, to wie, że to po prostu, tak jak się mówi, to jest jak chicken, czy jak wieprzowina, tyle tylko, że ma zawartość oleju. No i właśnie te psiaki to są troszeczkę takie twarde i olejowe. Nie bardzo dużo ludzi to robi. No i kombinują, jak ci rybacy mają przetrwać, nie? Bo to zawsze jest ten problem finansowy. No i tłumaczą, że te 6 tysięcy funtów, czyli 3 tony, powiedzmy kilogramowe, to jest za mało, że jakby zwiększyć do 10 tych tysięcy funtów, czyli powiedzmy tam 5 ton metrycznych, to by było lepiej. No wiadomo, żeby było lepiej, tyle tylko, że inni to mówią, że to trzeba zmienić sprzedawanie, żeby ten prawo popytu i podaży się wzrosło, żeby ludzie zaczęli to kupować, żeby poznali to. No i jedna teraz jest taka sprawa, że właśnie z Cape Cod eksportują około 3 milionów funtów, czyli 1,5 miliona kilogramów tej ryby. To wysyłają ją do Azji, no ale tam to tylko w zasadzie te płetwy rekina, no bo one to są traktowane jako rekiny, to Chińczykom sprzedają to jako afrodyzjak, no a sprzedają to do Anglii, gdzie Anglicy jedzą to jako, jest to nazywane jako rock salmon, czyli łosoś powiedzmy kamienny. Także oni to zmienili troszeczkę tą nazwę. Także jeżeli mieszkasz w Anglii i jesz tam rock salmon, to jest właśnie ten amerykański, ta ryba psiak, ten rekinek, psi rekinek. W tych rejonach ogólnie morskich to jeżeli by się sprawdziło, czy w jakiejkolwiek restauracji sprzedają te dogfish, te psiaki, no to nie sprzedają. To nie jest popularne, nie ma na to zapotrzebowania. Tam ludzie w zasadzie nie chcieliby tego kupować, no a restauracje nie oferują czegoś takiego. Także, że wszelakiego rodzaju tam kooperacje, czyli grupy takie rybacko-gastronomiczne, no kombinują, jak to wprowadzić. Jedna sprawa to jest to, że myślą o zmianie nazwy, no i myślą, żeby to był nazywać, że to jest przylądkowy, powiedzmy, rekin, czy właśnie ten łosoś, kamienny łosoś, tak jak to jest, że to by zmyliło ludzi. No, prawda jest taka, że faktycznie może to poprawić odbiór ludzi. Ja pamiętam kiedyś w restauracji zamówiłem mahi-mahi i no bo to tak egzotycznie brzmiało, mahi-mahi, a później zjadłem, no w miarę smaczna ryba, a okazało się, później tam poczytałem trochę, to się okazało, że ta ryba to była normalnie poprzednio nazywana dolphin fish, czyli ryba delfinowa. I w ogóle się nie sprzedawała, i właśnie podeszli do tego marketingu i nazwali ją mahi-mahi, takie hawajskie, nie hawajskie, dosyć to ciekawe podejście, no i zaczęła się sprzedawać. Tak samo jak owoce kiwi. Kiwi, czyli te ładne, smaczne owoce, one kiedyś to były nazywane chiński agrest, ten Chinese gooseberry, i też się kompletnie nie sprzedawał, a dopóki tam nie wykombinowali, żeby właśnie tam Nowa Zelandia, te takie włochate te ptaki kiwi, i to zaczęli nazywać kiwi, i jako marketing to po prostu poszło
i to teraz to jest dosyć popularny owoc w Ameryce i się sprzedaje. Także kombinują ze zmianą. No nie wiadomo, jak to będzie. Tak samo wszystkie te kooperacje tych rybaków, no to oni starają się wepchać tą rybę do szkół, do uniwersytetów, tam gdzie powiedzmy miejsca do koszar, tam w te miejsca, gdzie powiedzmy na jeden raz można jakieś duże tysiące funtów kupić i przyszykować zamiast takich restauracji pojedynczych i w mniejszych ilościach. Także liczą na to, że ta cena podskoczy z 25 centów na dosyć bliżej tego dorsza, którego już dorsza nie ma. Także, że nie jadłem tego, będę następnym razem postaram się pytać, czy mają właśnie dogfish, no ale wygląda na to, że to trudno. A w Anglii, jak jecie, to się pytajcie, czy to jest rock salmon. Subskrybujecie? To dziękuję. Nie subskrybujecie? To proszę o subskrypcję. I do następnego.